W tym filmie opowiemy o przełomowym momencie w dążeniu Polaków do niepodległości, czyli o powstaniu wielkopolskim. Polacy uwielbiają się kłócić, ale gdy mają wspólnego wroga, potrafią się zjednoczyć jak mało kto. Nie inaczej było przy okazji powstania wielkopolskiego. Wielkopolanie dobrze wyczuli moment, ponieważ komuniści wprowadzali niepokój w stolicy Niemiec, co ciągnęło uwagę od Poznania i okolic. Wiele osób krytykowało polski rząd, że nie wspierał powstania od pierwszego dnia, ale było to spowodowane tym, że Polska odbudowywała się po odzyskaniu niepodległości. Natomiast rząd wiedział, co się dzieje i przerzucał po cichu ludzi w małych oddziałach. Wielkopolanie byli świetnie przygotowani, powstawały tajne organizacje paramilitarne. Na dodatek wielu powstańców służyło w wojsku niemieckim, gdzie zdobyli cenne doświadczenie. Niemcy bali się sytuacji w Polsce, ponieważ wymykała się spod kontroli. W jednym ze źródeł zachowała się informacja podsekretarza Prus, który odradzał wysyłanie wojsk do Wielkopolski, cofnięcie ustaw antypolskich, ale jak się okazało, było już za późno. 13 listopada doszło do pierwszych wystąpień zbrojnych. Polacy wdali się do ratusza i usunęli wszystkich niemieckich urzędników i na ich miejsce powołali Polaków. Polski rząd, na którego czele stał premier Jędrzej Moraczewski, obrał sobie za pierwszy cel przyłączenie Wielkopolski. Natomiast Józef Piłsudski wydał dekret, w którym stwierdził, że wybory do Sejmu Konstytucyjnego odbędą się również w Wielkopolsce. Po tej informacji Niemcy zdenerwowali się i zaczęli falę demonstracji militarnych, co jeszcze bardziej zaogniło stosunki między Polską a Niemcami, czego skutkiem było zerwanie kontaktów dyplomatycznych z krajem zza Odry. 26 grudnia niespodziewanie do Poznania przybył Ignacy Jan Paderewski. Był bardzo nielubiany przez Niemców, którzy chcieli wręczyć mu nakaz opuszczenia miasta, ale Polacy na to nie pozwolili. Paderewski zakwaterował się w hotelu Bazar, z którego okna wygłosił poruszające i patriotyczne przemówienie, które spowodowało m.in. masowe wieszanie flag Polski, jak i polskich sojuszników. Weterani Armii Polskiej, gdyście przed ćwierćwieczem ruszali na bój o wolność Polski, błogosławiłem was jako ojciec. Z łzą w oku, ale i z dumą, ze ściśniętym z bólu sercem patrzyłem na wasze szeregi, w których nieubłagana śmierć krwawe szczerby porobić miała, ale i z wiarą, że spełnicie wasz obowiązek, że na ostrzach waszych bagnetów zaniesiecie Polsce wolność, a narodowi oswobodzenie z półtora wiekowej niewoli. Poznańscy Niemcy nie mogli znieść takiego obrotu spraw i zaczęli zrywać flagi i siali terror na ulicach. Polacy stwierdzili, że dość tego i rozpoczęli powstanie. Walki rozpoczęły się około godziny 17. Polacy zaczęli od wyparcia Niemców z centrum miasta i ochronie okolic hotelu Bazar. Istotnym faktem było szybkie opanowanie budynku niemieckiej policji, dzięki temu Polacy zdobyli mnóstwo broni. Później Polacy zdobyli inne ważne obiekty w centrum, tak jak poczta czy zamek. Sposób prowadzonych walk był bardzo brawurowy. Powstańcy montowali CKM-y na dachach ciężarówek, dzięki czemu mogli się szybko przemieszczać i zdobywać kolejne obiekty. Dowódcy wysłali posłańców do okolicznych miast z hasłem „Nie należy już dłużej czekać”, co miało znaczyć, że powstanie już się zaczęło. Powstanie było dobrze zorganizowane, dzięki czemu uniknięto rozlewu krwi. Problemem był brak wyższej kadry oficerskiej. 8 stycznia do Poznania przybył generał Józef Dow-Bormuśnicki, który przejął dowodzenie. Zorganizował armię wielkopolską liczącą 110 tysięcy żołnierzy. Niemcy wysłali żołnierzy do Poznania, ale zrobili to w najgorszy możliwy sposób. Wysłali ich pociągiem na dworzec, gdzie czekali już powstańcy, którzy odebrali im broń i przenieśli ją do hotelu Bazar. Tak samo postąpili z innymi transportami żołnierzy z innych części Niemiec. Ostatnio ważnym punktem było lotnisko, gdzie stacjonowało 200 żołnierzy niemieckich i były samoloty, które Polacy chcieli przyjąć na własny użytek. W powstaniu wielkopolskim nie brakowało problemów, takich jak walka w mundurach niemieckich, przez co na polu walki był chaos. Później nakazano przyszycie różnych odznaczeń, dzięki którym nie było sytuacji, że Polak strzelał do Polaka. Główną rolę w powstaniu odegrał patriotyzm i poświęcenie powstańców oraz wielka pomoc ze strony cywilów, którzy organizowali zakwaterowanie i wyżywienie dla żołnierzy. Ważną rolę odegrały kobiety, które otwierały kuchnie polowe lub opatrywały rannych na polu walki. W lutym 1919 roku przerwano walki ze sprawą Francji. Zawarto wtedy rozejm w Trewirze. Przyznano władzę powstańcom. Dopiero po podpisaniu traktatu wersalskiego Wielkopolska została przyznana Polsce. 23 marca w wyborach do Rady Miasta 2/3 mieszkańców zagłosowało na polską listę. Następnie wydano nakaz usunięcia wszystkich niemieckich napisów, nazw ulic oraz uznania języka polskiego za urzędowego.